Witam Państwa w magazynie Kwalifikacje dla każdego. To program, w którym mówić będziemy, że na rozwój warto stawiać przez całe nasze życie. Pokażemy także, jak bez względu na wiek uaktualniać posiadane umiejętności, uzupełniać wiedzę, a także nabywać nowe kompetencje. Bo przecież uczymy się przez całe nasze życie. Uczymy się w Polsce, w Unii Europejskiej, a także na całym świecie. Dziś pokażemy więc, jak wprowadzano ramę kwalifikacji w innych krajach i w jaki sposób skorzystała na tym Polska. Sektorowe ramy kwalifikacji od lat funkcjonują w Europie. Sprawdzają się w firmach zatrudniających pracowników konkretnych branż. Przejrzysty system kwalifikacji najwcześniej uregulował system zatrudnienia pracowników związanych ze sportem, między innymi pracowników branży fitness. Zaobserwowaliśmy znaczny wzrost zainteresowania tym sektorem. Obecnie blisko 50 milionów mieszkańców Europy uczęszcza do ośrodków fitness. To uświadomiło nam pilną potrzebę udoskonalania umiejętności trenerów fitness, by umożliwić im pracę z różnymi klientami. W Niemczech rama kwalifikacji została dotychczas opracowana dla czterech sektorów. Duże nadzieje związane z wprowadzeniem uregulowań w pozostałych branżach wiążą pracodawcy. Niemieccy pracodawcy oczekują uporządkowania dżungli istniejących przepisów kwalifikacji i certyfikatów. Z drugiej strony Unia oczekuje, że standardy kwalifikacji obowiązujące w Niemczech posłużą w przyszłości do tworzenia stanowisk pracy i będą narzędziem negocjowania wysokości zarobków, przeciwko czemu protestują obecnie pracodawcy. W przypadku Międzynarodowej Agencji Zarządzającej Współpracą Operacyjną na zewnętrznych granicach państw członkowskich Unii Europejskiej rama sektorowa to doskonałe narzędzie porównania kompetencji pracowników zatrudnionych w różnych krajach. W krajach członkowskich Unii Europejskiej i zrzeszonych w strefie Schengen pracuje łącznie 170 tysięcy strażników granicznych. Istnieje w tych krajach duża różnorodność standardów kwalifikacyjnych i umiejętności wymaganych w ich zawodzie. Wspólne stanowisko Europy jest takie, by określić i ujednolicić wymogi kwalifikacyjne w celu umożliwienia międzynarodowej współpracy służb granicznych przy dużych operacjach. Żeby na przykład strażnicy hiszpańscy mieli wspólne zasady z bułgarskimi i rozumieli nawzajem, co robią. Ujednolicenie systemu oceny kwalifikacji to otwarcie granic zawodowych dla pracowników. Posiadamy schemat zwany Europejskim Rejestrem Ćwiczeń Profesjonalnych, który normuje kompetencje trenerów fitness w całej Europie. Jeśli trener spełnia wymogi, może zgłosić się do rejestru. Certyfikat rejestru jest w rzeczy samej paszportem umożliwiającym podróżowanie i szukanie zatrudnienia w całej Europie, a nawet świecie. Mamy wielu polskich trenerów personalnych pracujących w Londynie, Amsterdamie, Sydney w Australii, a także w Stanach Zjednoczonych. A ze mną są już pani Beata Balińska z Instytutu Badań Edukacyjnych i Elżbieta Jarosz z Instytutu Języka Angielskiego Gamma College w Krakowie. Witam obie panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Kiedy zaczęto tworzyć ramy kwalifikacji w Unii Europejskiej i co było takim czynnikiem decydującym, by to zrobić? Ramy kwalifikacji w Unii Europejskiej zostały po to stworzone, aby móc porównać dyplomy i certyfikaty, które pochodzą z różnych krajów i są wytwarzane w różnych systemach edukacyjnych. I na ile te ramy kwalifikacji już pomogły uporządkować te kwestie w Unii? No, to jest bardzo długi proces, dlatego że różne kraje w różnych momentach zaczęły tworzyć swoje ramy kwalifikacji, zaczynając od tego, że przepisały swoje programy kształcenia w języku efektów uczenia się. I tutaj jak będziemy porównywać poszczególne kraje, to mamy różne daty. Francuzi zaczęli w 1959, kiedy już można było uzyskać bez chodzenia na przykład na wyższą uczelnię tytuł inżyniera. A Wielka Brytania, Anglicy na początku 2000 roku, a Szkocja jeszcze wcześniej, bo przed rokiem 2000. I na przykład przykłady pochodzące ze Szkocji pokazują, jaki to jest dobry i wartościowy system i jak jest ważne, aby można było porównać kwalifikacje tak, jak to robią Szkoci. No właśnie, doświadczenia których krajów są dla nas najbardziej inspirujące, poza Szkocją wspomnianą już przez panią? Myślę, że francuskie, paradoksalnie, dlatego że system jest edukacyjny, w jakiś sposób porównywalny z systemem edukacyjnym polskim. Istnieje doskonale funkcjonujący rejestr kwalifikacji zawodowych
i egzaminy na przykład w celu uzyskania certyfikatu można zarówno odbywać we Francji, jak i poza Francją, w każdej placówce, przedstawicielstwie dyplomatycznym na terenie całego świata. Panie Elżbieto, jak wyznaczać i utrzymywać standardy, które dadzą gwarancję skutecznej nauki języka obcego? Jeśli chodzi o języki obce, to my chyba zaczęliśmy dość wcześnie budowanie standardów, mówiąc my, mam na myśli całą Europę, stosunkowo wcześnie, bo już w 1991 roku powstał dokument na zlecenie zresztą Rady Europy, zbudowany przez ekspertów, językoznawców, który nazywamy skalą europejską, która właśnie wyznaczyła i opisała poziomy biegłości, według której przyznajemy kwalifikacje. I to są nasze nowoczesne standardy. Tak jak pani Beata wspomniała, również tutaj głównym wyznacznikiem jest to, że cała uwaga skierowana jest na ucznia, nie tyle na program nauczania, co właśnie na potrzeby ucznia, natomiast program nauczania jest dostosowany do jego potrzeb, a w związku z tym przepisany jakby albo napisany od nowa pod kątem efektów nauczania, tego, czym językowo będzie dysponował uczeń po zakończeniu danego etapu z kursu. Od 10 lat już od wejścia Polski do Unii Europejskiej obserwujemy liczną emigrację Polaków do różnych krajów wspólnoty właśnie w poszukiwaniu pracy. I są to zarówno studenci, jak i technicy. Jakie to jest i jak będzie w najbliższym czasie właśnie z uznawaniem ich dyplomów, umiejętności, certyfikatów? Znaczy, dzięki temu, że zostały przyjęte założenia do ustawy dotyczące Krajowego Systemu Kwalifikacji, myślę, że już niedługo nastąpi ten moment, że rzeczywiście będą porównywalne nasze dyplomy vis-a-vis Europejska Rama Kwalifikacji w odniesieniu do krajowych ram kwalifikacji w poszczególnych krajach. Bo system wygląda w ten sposób, że jest to system odniesienia, jest jedna europejska rama kwalifikacji i każdy kraj tworzy swoją własną, w której jakby oddaje swój system edukacji i na różnych poziomach znajdują się różne adekwatne do danego etapu edukacyjnego dyplomy. W jaki sposób odbywać się będzie porównywanie tych kwalifikacji, skoro te krajowe ramy kwalifikacji posiadają różne poziomy? W Polsce jest ich 8, ale w innych krajach i 10, i 11, i 12. Znaczy, wszystkie krajowe ramy widzą siebie poprzez Europejską Ramę Kwalifikacji, która jest systemem odniesienia. Rzeczywiście ta Europejska Rama Kwalifikacji jest jedna, poziomy są puste, opisane są za pomocą takich charakterystyk poziomów, co tam powinno się znaleźć, jaki dyplom na którym poziomie. I jeżeli będziemy mieli funkcjonującą ustawę o systemie kwalifikacji, wtedy na portalu europejskim będzie widać, jak nasza rama ma się do ram w innych krajach, jak poziom na przykład matura poprzez Europejską Ramę Kwalifikacji na czwartym poziomie ma się do innych europejskich krajów, w których ta matura mieści się na innym poziomie, przeważnie wyższym, ale różnie to bywa. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w dzisiejszym magazynie Kwalifikacje dla każdego. Podsumujmy więc krótko. Wprowadzenie ram kwalifikacji umożliwi porównanie wszystkich dyplomów uzyskanych w krajach Unii Europejskiej. To jasne warunki zatrudnienia na otwartym rynku pracy i rzetelny opis edukacji. To także możliwość przemieszczania się studentów i pracowników między państwami Unii Europejskiej. Tak jak używamy skali biegłości w językach obcych, tak porównywać będziemy kwalifikacje zawodowe. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.